Hej, się widziało Janusz Pijanka, Kamienny Wigwam. Kolejny mój filmik, proszę Państwa. No i obiadek. Najpierw robię obiadek. Przy obiadku będę Wam opowiadał. O, dzisiaj sobie wezmę. Proszę. Wczorajszy ryż, który zrobiłem wieczorem. Dołożymy do tutaj do zupki. Proszę. I już mamy zupkę przygotowaną. I lejemy ją tutaj. Proszę. Pani kamerman, o, pani kamerman nic nie zrobi, bo chciałem z bliska zrobić zbliżenie, ale chyba się nie uda. Zupka z ryżem, glisikowa. Dzisiaj będzie, proszę, zupka z ryżem glisikowa. Także będziemy teraz jeść i opowieści robić. O czym Wam chciałem dzisiaj opowiedzieć? Dzisiaj Wam chciałem opowiedzieć o tym, proszę Państwa, jak o emigracji, znaczy o emigracji, o tym, co się dzieje na granicy białoruskiej. Jeszcze gorąca jest. Proszę Państwa, to jest, proszę Państwa, to, co oni tam robią, to jest hipokryzja i to wielka hipokryzja. W ogóle ja nie rozumiem tych rządzących. Słuchajcie, granica to jest świętość. Indianie nie wpuścili ludzi i co? Mieli granicę morską i co zrobili? 400 lat Indianie w rezerwatach. Tak samo i proszę Państwa, Łukaszenko naściągał, robi biznes. Słuchajcie, jak tak może? Ja nie wiedziałem, że tam oni tam coś się dogadali, że Łukaszenkę będą proszę Państwa ignorować, a tutaj pani Merkel dzwoni. Słuchajcie, jak można terroryzm międzynarodowy robić? To jest hipokryzja władz bogatego kraju związkowego Niemiec, związkowego Unii Europejskiej, związkowego tych całych byłych księstw i tych landów niemieckich. Słuchajcie, Łukaszenko zarabiał na tym, zrobił biznes. Słuchajcie, przecież byłem w Rosji, byłem, proszę Państwa, w Białorusi, byłem w Mińsku, byłem w Orszy, jechałem potem z Mińska, bo to jest, jak wjechałem do Orszy, to wcześniej byłem w Katyniu. Ja, jeden z niewielu sieradzan, byłem w Katyniu. Możecie zobaczyć, napiszcie, Janusz Pijanka Katyń, zobaczycie mnie. Na wózku inwalidzkim wtedy jeździłem. Proszę Państwa, jak wyjeżdżałem z Ukrainy, czy nie, już nie pamiętam, która to była granica. Chyba białoruska. To jak KGB, no tak, z Chłanem byłem, z Indianinem jechałem. Tutaj takie lupy, o, tak jakby tutaj ten, o, tu pieprzy mam Boże. Tak wkładali, proszę Państwa, tak prześwietlali paszporty, czy nie są fałszywe, czy ktoś nie ucieka. Dajcie spokój. I on, proszę Państwa, robi kasę od kilku miesięcy, kasiorę i Unia mu 700 tysięcy euro dała. Jeszcze jakiś, o jakichś milionach mówił. No proszę Państwa, bardzo mamy mądrych dziennikarzy, mamy bardzo mądrych polityków w PiS-ie, że potrafią to z Gazety Polskiej i innych, że oni potrafią o tym mówić. I oni to widzą to samo, co ja widzę. Więc to trzeba być idiotą, żeby, proszę Państwa, on zrobił sobie zamieszanie, prowokacje robią. No i zobaczcie, to jest właśnie trzecia wojna światowa. Myśmy się obawiali, trzecia wojna światowa będzie atom. Tak, użyją. Jak nie będą mogli już zwyciężyć, to użyją, obojętnie która ze stron. Wytrzebi trochę ludności. To dzisiaj mówił o Hiroshimie, Nagasaki. O grubym boju, bombie. I proszę Państwa, i oni mu dawają zarobić pieniądze. Albo ten Joński, no dajcie spokój, Dariusz mu chyba na imię. On tutaj był pokłosiem, dostał ode mnie może kroplek jakąś, proszę Państwa, koktajl a la Pijanka, co Millera mlekiem oblałem. Ze śpiworkiem leci, proszę Państwa, no dureń. I jeszcze publicznie chce kłamać, że śpiwory zanieśli. Odniósł jeden śpiwór, a tamten drugi. No słuchajcie, no taka hipokryzja. I proszę Państwa, słuchacie, co ten idioty, to są pożyteczni idioci. To są pożyteczni idioci. Jak on na mnie, Joński, leciał, proszę Państwa, jak ja Millera wziąłem, ja jestem niebezpieczny dla społeczeństwa. Ja jestem lepszy dla społeczeństwa jak on, bo on kasiorkę robi jako prestiż, bo posłem jest, bo może na granicę iść, a ja nic nie mogę. Ja jestem dziennikarzem. Ja nie muszę mieć akredytacji z jakiejś tam siebie, czy z jakiejś tam dziennika łódzkiego, czy z jakiejś wyborczej, czy wyborczej, to w ogóle pu. Ale proszę Państwa, gazet. Ja mam chodzić i się prosić, żeby jakąś legitymację, bo też o tym myślałem, czemu ja nie mam.
Ja jestem dziennikarzem, jestem reporterem. Nie udowodnię tego? Dzisiaj każdy, kto ma kamerę, który coś tam publikuje, może być. I oni dzisiaj, proszę Państwa, 700 tysięcy, prawie milion euro im dawają, żeby jakieś tego, żeby ze twarzą wyszedł. No zobaczcie, ja autentycznie zacząłem patriotyczne wiersze układać, Tarota Bis, drugie, proszę Państwa, o tym obrońcy straży i granic, no bo jakby inaczej. No przecież to widać, to jest to zakłamanie, to komunistyczne zakłamanie, kurczę. Jak można, i właśnie to był, proszę Państwa, tak można, jak można tak ludźmi manipulować, a po drugie, jak, dlaczego PiS tak się bał, ta partia rządząca nas, dziennikarzy, nie puścił. Ja bym tam już tydzień siedział na granicy, bo i tak nic tutaj nie robię. Te prace społeczne, nieużyteczne i oglądalność by mi wzrosła, proszę Państwa, coś bym przeżył. Żałuję, że wtedy na Chorwację nie pojechałem, na Węgry, na Bałkanach ci emigranci szli, a miałem iść. Za bardzo nie miałem kiedy, jak. No a teraz, proszę Państwa, dojechałbym tam. I ja mam jechać i patrzeć, czy ktoś mi zezwoli, czy nie zezwoli? Kurde, pojechałbym w stroju indiańskim. Dziennikarz stroju, jednocześnie manifestant. Bym pokazał, tak, my tutaj jesteśmy jak Indianie, nie damy wam, bo mamy... Uczmy się na błędach historii. Nie damy wejść tutaj jakimś, kurczę, nielegalnym. Jak to? Granica to jest tak, oni wam przyjdą do domu, będą właśnie włamywać. Będą, póki ty go nie puścisz. Był zaproszony, proszę bardzo, otwieramy mu, tak jak wiza. To na tym samym polega, proszę Państwa. Zaprosiłem gościa. Ja wiem, że gość przyjedzie, ja nawet do niego dzwonię, czy już jesteś, czy on do mnie. Tak, jesteśmy, proszę bardzo, witam. Chlebem, solą, częstuję wszystkim. Ja rozumiem, proszę Państwa, gdyby oni uciekali tak jak na przykład jest tutaj na Ukrainie wojna, czy na Białorusi wojna, uciekają do nas. Tak, to rozumiem. Ale oni przyjechali tam legalnie i ich bez pieniędzy przywozą, władze podwozą służby specjalne do granicy. No to trzeba być chorym. To dobrze, że Polacy zaczęli trochę pokazywać o tym moją i ten kanał nowy popieram, ten co wzięli mnie międzynarodowy zrobili. Czyli rezultat wyszedł inny jak chcieli. Jak chciała Białoruś i Rosja. To proszę Państwa, najpierw się robi wojny, żeby wpływy być, były jakieś to, a potem proszę Państwa co? O mamy nasze władze tak samo. Proszę Państwa, zobaczcie co gada Kwaśniewski. Że to był błąd posłanie żołnierzy do Afganistanu. Teraz mówi dopiero? Polacy nie musieli wojny tak daleko nic się robić. Omamili ich w Iraku, że mieli mieć zyski jakieś, kurde, jak wojna się skończy. Zyski to sobie tutaj wypracujcie. Śpiwory. Joński niech do się radza tym bezdomnym śpiwory weźmie, bo nie wiadomo pod czym oni śpią i kiedy pościel, czy w ogóle mają pościel, czy prali. Chciałbym poklask zyskać, debil jeden. On ma wygląd debila. Także zupka grysikowa, ale z ryżem, żeby była taka bardziej treściwsza. A w ogóle to mam ochotę na ryż z cynamonem i z cukrem. Ale nie mam cukru sypkiego, tylko mam w kostkach. I z masłem. Moja mama tak robiła. Także słuchajcie, trzeba coś zrobić, wymyślić, tak jak Łukaszenko, popieram go, bardzo mądry facet, proszę Państwa. Ściągnął ludzi, zarobił, kurde, nie wiem, czy to było jego, czy miał udziały w tych firmach, tam wiadomo, jest dyktatorem, tam ma wszystko. Zarobił kasę i jeszcze mu zrobił zadymę międzynarodową, świat go poznał, obojętnie w negatywny sposób, czy w jaki, on chciał, żeby w pozytywny i proszę Państwa, i tu jeszcze Unia mu pieniądze wysyła. No kurczę, i się trochę uspokoiło. No to po co ja tam po 2 grudnia pojadę na granicę, jak tam już nic się nie będzie działo. To jest właśnie wielki błąd naszego kraju, wolności słowa. Bo jak byłem na Donbasie, to tam mi się nikt nie pytał, że jadę dziennikarzem, proszę Państwa, że robię filmy i zdjęcia. Nikt się nie pytał. Mogłem zginąć, mogłem o mnie tu dzisiaj nie być. Albo mogli żądać od Polaków jakąś kaucję za moje życie.
No wtedy to bym miał sławę, kurczę, tego słowa typu znaczeniu negatywną, czy jaką, że jako zakładnika mnie wykupowali. No oni bo się boją o moje życie. Moje życie to jest moje życie. Czy się będę szczepił, a nie będę się szczepił, to jest moja decyzja, czy ja umrę, czy nie. Na wojnę wysyłacie ludzi młodych żołnierzy, 18, 20, 22 lata i co? To jest, nie odpowiadacie za nich? A kto tam na granicy stoi? Dziadki po 70 lat stoją? Emeryci? Nie, młodzież we wojsku ochrony pogranicznych i pograniczniki, straż graniczna i wszystko. Bardzo ładnie się przedstawiają, tak jak ogląda w telewizji. Ale gdybym ja tam był, to byście zobaczyli, jaki byście mieli reportaż. Ale tu musisz mieć pieczątkę, o, bumażkę, akredytacja, że jesteś, kurde, proszę państwa, z TVN-u czy z Polsatu. A nie niezależny kanał jak Janusz Pijanka. Ja już mam, proszę państwa, ponad połowę tego, co telewizja sieradzka na internecie. Ja nie zabiegam już teraz po żadnych dziennikarzach. Fajnie, że takie coś jest, że ja mogę sam to powiedzieć, co ja robię, co ja myślę. A nie być manipulowanym czy coś przez jakichś innych dziennikarzy, reporterów. Bo tutaj im nie pasuje, bo ci są lewicowcy, prawicowcy czy trzecia droga. Ja jestem trzecia droga. Niezależny. Mówię prawdę tak jak ona się odbywa, a prawda miejsca nie ma. I od prawdy godu ma prawda miejsca nimo. Tak go dała babka, gdy ojciec przeklinał. To jest mój wiersz. Hoka hej się widziało. Także lajkujcie, paluch w górę. Kto mnie nie lubi, paluch w dół. Niezdecydowani paluchy w boki. A wiecie, a tamten, który mnie strasznie nienawidzi, który zanim jeszcze się ten film ukaże, to niech sobie, wiecie, włoży gdzie? Palec, ale nie koło tej dziurki, koło dziurki, nie w dziurkę. Bo jakby był z bokiem, jakiś tam, wiecie, z tęczowych, to by miał za przyjemnie. Hoka hej się widziało, Janusz Pijanka.